Pierwszy mecz po przerwie zimowej i od razu derby Wałbrzycha. Na stadionie przy ulicy Nowy Dom Podgórze podejmowało Czarnych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Czarni Wałbrzych w stojach zielono-czarnych. Gospodarze Podgórze Wałbrzych stoje niebieskie. Sędzią głównym tego starcia był pan Igor Rosiak. I oba zespoły już gotowe do gry. Przed tym spotkaniem zespół gości Czarnych Wałbrzych w bardzo trudnej sytuacji. 15 miejsce w tabeli, 14 punktów na koncie. Natomiast Podgórze miało 4 oczka więcej, 9 pozycja w tabeli. Sytuacja trochę lepsza, ale również zespół gospodarzy nie mógł być jeszcze pewny utrzymania w A-klasie. W pierwszym meczu, który został rozegrany jesienią, Czarni pokonali Podgórze na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego 4-1. No i oczywiście gospodarze tego spotkania byli tutaj żądni rewanżu, a jak było, przekonamy się za niedługo. I rozpoczynamy mecz 16 kolejki A-klasy Podgórze Wałbrzych, Czarni Wałbrzych. Od początku był to bardzo ciekawy mecz, toczony w szybkim tempie, z sytuacjami z jednej i z drugiej strony. Tutaj w akcji Czarni, na lewym skrzydle, debiutujący w barwach zespołu gości Dawid Budzyński, dośrodkowanie Kamil Szarek na 5. metrze, broni Rafał Koszyka. I już w odpowiedzi Podgórze Damian Sysiak do Michała Dębskiego. Bardzo aktywny był w pierwszej połowie, szybki skrzydłowy Podgórza. Michał Dębski, dośrodkowanie, wybicie przed pole karne. Damian Sysiak, potężne uderzenie, broni Bartłomiej Rudnicki. I jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Ismael Godecki i piłka nad poprzeczką. I akcja przenosi się na drugą stronę boiska. Patryk Marszałek zagrywa do Kamila Szarka. Świetna sytuacja, ale wychodzi Rafał Koszyka i zażegnuje niebezpieczeństwo. I tym razem w akcji Podgórze Michał Dębski. Ale piłka obok bramki. I ponownie piłka na połowie Czarnych. Michał Dębski, klepka z Damianem Sysiakiem, świetna sytuacja. I ponownie brakuje precyzji zawodnikowi Podgórza. A to już odpowiedź Czarnych. Tadeusz Chodacki, dośrodkowanie, niedokładne wybicie. Jest Patryk Marszałek, uderzenie i poprzeczka ratuje Rafała Koszykę. I jeszcze raz Czarni, Łukasz Misiak zagrywa do Marcela Grudzińskiego. Rozpędza się lewy pomocnik Czarnych, Marcel Grudziński. I piłka minimalnie obok lewego słupka. Patryk Motak, dalekie zagranie na połowę Podgórza. Dawid Budzyński. Zabiera się z piłką zawodnik Czarnych. Świetna sytuacja. I broni Rafał Koszyka. Jeszcze Kamil Szarek. Poprzeczka. I piłka w rękach bramkarza Podgórza. Rzut rożny dla Czarnych. Łukasz Misiak. Zagranie przed pole karne. Dawid Budzyński. I nie ma gola. W końcówce przycisnęli goście. Kolejna sytuacja dla Czarnych. Jest Aleksander Jurkowski, dośrodkowanie, Patryk Marszałek, minimalnie niecelnie. A to już końcowe minuty pierwszej części spotkania Podgórze Czarni. Jeszcze jedna próba w wykonaniu gości. Kamil Szarek zagrywa do Aleksandra Jurkowskiego. Ten jest już w polu karnym, ale niecelny strzał. Była to ostatnia ciekawa sytuacja w pierwszej połowie, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Dużo sytuacji z jednej i z drugiej strony, ale piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do bramki i na gole będziemy musieli poczekać aż do drugiej połowy. Tu nie byłaby gola, nie ma w tej swojej...
tam rządzi. I to już fragmenty drugiej części spotkania. Podgórze Wałbrzych, Czalni Wałbrzych. Lewa! Lewa! Tylko jeden telefon już pojechał. Nie dolej! Poza! I teraz... Pierwsza sytuacja dla zespołu gospodarzy. Rzut wolny, oczywiście Damian Sysiak. Uderzenie na bramkę. I łapie piłkę Bartłomiej Rudnicki. I ponownie stały fragment gry. Ponownie Damian Sysiak. Uderzenie. I świetnie broni Bartłomiej Rudnicki. W pierwszej połowie trochę więcej sytuacji miał zespół czarnych. Natomiast druga część spotkania zaczęła się lepiej dla Podgórza. Tutaj kolejna sytuacja dla zespołu gospodarzy. Wydaje się, że piłka zmierza do bramki, ale wybija z linii Maciej Wojtko. I tym razem próba czarnych. Patryk Marszałek. Uderzenie. I odbija piłkę do boku Rafał Koszyka. Jeszcze raz czarni, tym razem rzut rożny. Piłkę przyjmuje Patryk Marszałek. Strzał i jeszcze raz lepszy Rafał Koszyka. I jeszcze raz zespół gości. Przedziela się środkiem Aleksander Jurkowski. Podanie do Kamila Szarka. Kamil Szarek. Łapie piłkę Rafał Koszyka. A to sytuacja z 81 minuty meczu. Faulowany Kamil Szarek przez Adama Klarę. Jest to druga żółta kartka dla zawodnika Podgórza i końcówkę meczu Podgórze gra w 10. Mimo gry w osłabieniu Podgórze nadal groźne. Michał Hetmanowicz i poprzeczkę ratuje czarnych. A to już końcówka spotkania. Piłka na środku boiska. Przyjmuje ją Kamil Szarek. Rozpędza się w swoim stylu napastnik czarnych. Uderzenie i narzut rożny Rafał Koszyka. I właśnie ten rzut rożny, pierwsza minuta doliczonego czasu gry, Patryk Marszałek, dośrodkowanie. Na długim słupku Łukasz Misiak, kapitalne uderzenie kapitana czarnych i jest 0-1. A to kolejna sytuacja już z doliczonego czasu gry. Patryk Motak, długa piłka. Nie bawili się już w półśrodki zawodnicy czarnych, a tutaj Dawid Budzyński zabiera się z piłką w stronę chorągiewki rożnej. Wydaje się, że będzie trzymał piłkę. Ale jeszcze dośrodkowanie. Wojciech Korulczyk. Trzecia minuta doliczonego czasu gry. I jest już po meczu. Podgórze czarni 0-2. Bardzo ciekawy mecz, który mógł zakończyć się zwycięstwem jednej lub drugiej drużyny, ale w końcówce to czarni wrzucili piąty bieg i zdobyli dwa decydujące gole, inkasując komplet punktów. Po drugiej bramce sędzia nie pozwolił już na rozpoczęcie gry. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Podgórzu życzymy powodzenia w kolejnych meczach, a my zapraszamy na kolejne spotkania w wykonaniu czarnych. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.